Liebe Brüder und Schwestern. Umiłowani bracia i siostry. Es ist ohne Frage eine große Freude für unseren Herrn. Bez wątpienia jest to wielką radością dla naszego Pana, dass er heute an diesem Tag, że dzisiaj w tym dniu, 2000 Jahre nach dem Geschehen von Golgatha, 2000 lat po tym, co się wydarzyło na Golgocie, dass es ihm noch heute gelingen konnte, dich und mich zu versammeln zu sich hin. Że jeszcze dzisiaj udaje się Jego łasce, by zgromadzić Ciebie i mnie do Jego osoby. Und nicht nur hier, heute an diesem Ort. Nie tylko dzisiaj na tym miejscu, aber wie wir überzeugt sind in allen fünf Erdteilen dieser Welt. Ale tak jak jesteśmy przekonani we wszystkich częściach tego świata. Und was muss es für ihn für eine Freude sein, solche Bitten im Lied zu hören, die wir ihm gesagt haben. I jakąś radością musi to być dla niego, gdy słyszy takie prośby, jakie wyraziliśmy w pieśni. Herr, Panie, bleib bei uns. Pozostań z nami. So wie diese Jünger damals, die nach Emmaus gingen. Tak jak niegdyś uczniowie, którzy udawali się do Emmaus. Und sie haben das buchstäblich ihm gesagt. I oni to mu powiedzieli dosłownie tak. Auge in Auge. Oko w oko. Herr, Panie, bleib bei uns. Zostań z nami. Es ist gegen Abend. Bo dzień się nachylił. Und der Tag hat sich schon geneigt. Jest już wieczór. Und es hat nicht heute nur einer das gesagt von uns. I nie tylko jeden z nas to dzisiaj powiedział. Der Herr hat unsere Herzen gemeinsam verbunden zu einem Wort und einer Bitte. Pan Jezus zjednoczył nasze serca do jednego słowa i do jednej prośby. Herr, Panie, bleib bei uns. Pozostań z nami. Und in unserem Gebet haben wir ihm noch etwas gesagt. A w naszej modlitwie jeszcze coś więcej mu powiedzieliśmy. Herr, Panie, wir möchten bei dir bleiben. My chcemy pozostać przy Tobie. In dieser Welt hat der Herr heute nur noch die Seinigen. Pan Jezus w tym świecie ma tylko jeszcze tych, którzy należą do Niego. Damals, als er auf Erden lebte, konnte er von drei Dingen sagen, dass sie ihm gehören. Wtedy, gdy był na ziemi, mógł o trzech rzeczach powiedzieć, że one są jego własnością. Erstens, po pierwsze, seine Kleider. Jego odzież. Das war sein einziger materieller Besitz. To było i wszystko, co on miał z materialnych rzeczy. Zweitens, po drugie, sein Kreuz. Jego krzyż. Es wird ausdrücklich sein Kreuz genannt. Jest ten krzyż nazwany bardzo wyraźnie jego krzyżem. Wir haben uns in der vorigen Stunde genau daran erinnert. W poprzedniej godzinie dokładnie wspominaliśmy tę rzecz. Und drittens, i po trzecie, die Seinen. Tych, którzy byli jego własnością. Heute hat er nur noch eins in dieser Welt. A dzisiaj ma tylko jedną z tych rzeczy w tym wenn świecie. Israel ihn verworfen hat, gdy Izrael go odrzucił, wenn die ganze Welt ihn auf Golgatha hinausgeworfen hat, gdy cały świat wyrzucił go na Golgotę, so dass sie ihm zuletzt nicht mehr erlaubt haben, seinen Fuß auf diese Erde zu setzen, aber auf das Kreuz erhöht. Został wywyższony na krzyż, bo nie pozwolono już mu więcej jego nogi postawić na tym gruncie. Dann hat er heute nur noch eins. To ma jeszcze jedną rzecz w tym świecie. In dieser Welt. W tym świecie. Die Seinen. To są ci, którzy są jego własnością. Wir wollen diese Stunde im Gebet sein, um den Herrn zu bitten und zu leiten. My chcemy pozostać w tej godzinie w modlitwie, by Pan nas prowadził. Lass uns das Johannes-Evangelium öffnen. Otwórzmy Ewangelię Jana. Zuerst Kapitel 1. Najpierw rozdział 1. Wir finden in diesem Evangelium nach Johannes ungefähr 40 Fragen, die der Herr Jesus stellt. W tej Ewangelii znajdujemy około 40 pytań, które postawił Pan Jezus. Und der Herr möchte uns heute leiten, welche Fragen er uns heute persönlich stellen will und gemeinsam. I Pan Jezus niech nas prowadzi w tym, byśmy mogli dostrzec, jakie pytania on osobiście oraz społecznie chce nam dzisiaj zadać. Mich und dich. Tobie i mnie. Wir lesen zuerst. Czytamy najpierw. Vers 38. Wiersz 38. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Was sucht ihr? Czego szukacie? Hier waren zwei Jünger von Johannes. Tutaj było dwóch uczniów Jana.
Und sie hatten Johannes persönlich ausrufen hören über den Herrn Jesus. I oni słyszeli, jak Jan wołał o Jezusie. Siehe, oto, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oto baranek Boży, który usuwa, gładzi grzech świata. Zwei Jünger hörten Johannes reden und folgten Jesu nach. Dwóch z uczniów Jana słyszało, jak on to mówił i poszło za Jezusem. Jesus, sein Name als Mensch. Za Jezusem. Oto jego imię jako człowieka. Und er doch alles wusste. A on wiedział wszystko. Er wendet sich um und fragt sie. I odwrócił się, zadając pytanie. Was sucht ihr? Czego szukacie? Und das ist eine Frage, die wir grundsätzlich klären müssen. I to jest pytanie, które powinniśmy bardzo głęboko sobie wyjaśnić. Was sucht ihr? Was suchen wir? Czego szukacie? Czego szukamy? Was suche ich? Czego ja szukam? Wozu lebe ich? Po co żyję? Er hat das hier zwei Männer gefragt, die noch nicht wiedergeboren waren. Tutaj zadał on to pytanie dwóm mężom, którzy jeszcze nie byli na nowo zrodzeni. Sicherlich gottesfürchtig. Z całą pewnością mieli bojaźń Bożą, aber nicht wiedergeboren. Ale nie byli jeszcze zrodzeni na nowo. Und er hat sie konkret gefragt. I oni zostali tak konkretnie dotknięci. Was sucht ihr? Czego szukacie? Auf was sind eure Herzen ausgerichtet? Na co ukierunkowane są wasze serca? Liebe junge Leute. Umiłowani młodzi. Wir alle. My wszyscy. Was ist unsere Absicht für unser Leben in dieser Welt? Jaki jest nasz zamiar, który nasze życie charakteryzuje? Was ist unser Motiv zu leben? Jaki motyw przewodni? Unser Ziel. Jaki nasz cel? Ein bequemes Leben? Czy wygodne życie? Ein Leben in materiellem Reichtum vielleicht? Czy może życie w materialnej obfitości? Karriere vielleicht? Może kariera? Was ist unser Ziel? Co jest naszym celem? Was suchen wir in dieser Welt? Czego szukamy w tym świecie? Und diese Frage, ihr Lieben, muss jeder von sich auf den Knien vor dem Herrn beantworten. I umiłowanie, każdy z nas osobiście musi na to pytanie odpowiedzieć przed Panem na kolanach. Was ist das große Ziel in meinem Leben? Co jest tym wielkim przewodnim celem mojego życia? Wozu lebe ich? Po co żyję? Was suche ich hier? Czego szukam tutaj? Meinen Willen zu tun? Czy tego, by wypełnić moją własną wolę? Meine Wünsche zu befriedigen? Czy po tego, by zaspokoić moje osobiste życzenia? Oder antworten wir, wie diese beiden geantwortet haben. Czy raczej odpowiemy tak, jak odpowiedziało tych dwóch tutaj? Sie sagen zu ihm Rabbi. Oni mówią do niego Rabbi. Das heißt Lehrer. To znaczy nauczycielu. Wo hältst du dich auf? Gdzie ty się zatrzymujesz? Und dann sagt der Herr? A Pan Jezus odpowiada? Kurz und konkret. Bardzo krótko i konkretnie. Kommt und seht. Pójdźcie, a zobaczycie. Und auch dieses Prinzip spricht sehr zu unseren Herzen. Także ta zasada Pana mówi bardzo głęboko do naszych serc. Wenn man den Herrn Jesus kennenlernen will, gdy chcemy poznać Pana Jezusa, dann hat das mit Gehorsam zu tun. To akt ten sam w sobie ma wiele do czynienia z posłuszeństwem. Zuerst gehorsam dadurch, indem wir auf Gott hören, der sagt, tut Buße. Po pierwsze, posłuszeństwo w wykonywaniu tego, co Bóg nam podpowiada, pokutujcie. Wir betonen oft bei der Einladung an die ungläubigen Menschen, dass es die Liebe Gottes ist, die sie liebevoll fragt, ob sie kommen möchten. My bardzo często podkreślamy, zapraszając ludzi niewierzących na ewangelizację, że to Bóg ich serdecznie zaprasza. Das ist natürlich richtig. Oczywiście, że to jest poprawne. Aber wir könnten tatsächlich vergessen, dass es doch einen Befehl Gottes gibt. Ale moglibyśmy przy tym przeoczyć naprawdę, że istnieje druga strona, mianowicie nakaz Boży. Weil er die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Ponieważ on puszczał płazem czasy niewiedzy. Und jetzt kommt es. A teraz przychodzi. Gebietet er jetzt den Menschen. I nakazuje wszystkim ludziom. Allenthalben. Wszystkim. Dass sie Buße tun. Aby pokutowali. Das ist tatsächlich ein Gebot Gottes. To jest naprawdę przykazanie Boga. Den Sinn zu ändern. Aby odwrócić swoje zmysły od grzechu. Den Sinn über mich und über Gott. Swoje nastawienie w stosunku do siebie samego i w stosunku do Boga. Und diese zwei Schritte zu gehen, um zum Frieden mit Gott zu kommen. I by uczynić te dwa fundamentalnie ważne kroki, aby dojść do pokoju z Bogiem. Und wir sind sicher, dass die meisten, die hier sitzen, diese zwei Schritte gegangen sind. Jesteśmy pewni tego, że większość z tych, którzy tu zasiadają dzisiaj,
uczyniło te dwa kroki. Und der erste Schritt ist ohne Frage ein aufrichtiges Sündenbekenntnis vor Gott oder vor dem Herrn Jesus. Pierwszy z tych kroków to bez wątpienia szczere wyznanie swoich grzechów przed Bogiem, przed Panem Jezusem. Und der zweite Schritt ist der einfältige Glaube an die Person und an das Werk des Herrn Jesus. A drugi krok to szczera wiara w Pana Jezusa i w jego dzieło. Und der Glaube daran nicht allein, dass er das Werk getan hat für die Welt insgesamt, für die Welt der Menschen. Nie wiara w samo to, że on uczynił to dzieło dla ratowania świata jako całości. Aber konkret für mich. Ale całkiem konkretnie i osobiście dla mnie. Dass der Heiland an dem Kreuz von Golgatha. Że ten oto Zbawiciel, który zawisł na krzyżu Golgoty. In den drei dunklen Stunden der Finsternis. W tych trzech ciemnych godzinach. Nicht nur ein pauschales Werk der Erlösung vollbracht hat. Nie uczynił dzieła w sensie ryczałtowym dla wszystkich. Aber dass in diesen drei Stunden eine Zeit war. Ale że były to godziny, trzy ciemne godziny, wo es meine Sünden waren, gdzie moje grzechy spoczywały na nim. Die er auf sich nahm. Na nim, który wziął je na siebie. Und sie sündte. On je przejednał. Sünde für Sünde. Grzech za grzech. Und das gerechte Gericht Gottes über jede einzelne Sünde. I ten sprawiedliwy gniew Boga nad każdym grzechem an meiner Stelle trug. Poniósł zamiast mnie. Kommt und seht. Pójdźcie, a zobaczycie. Erst kommen und dann sehen. Najpierw pójdź, a potem zobacz. In deutschen Text haben wir eine Anmerkung. W niemieckim tekście Biblii mamy przypis. Kommt und ihr werdet sehen. Przyjdźcie, a będziecie widzieć. Und das ist auch der Schlüssel zum Verständnis für mehr Licht über die Gedanken Gottes nach unserer Bekehrung. To jest też klucz do zrozumienia, jak to się dzieje, że mamy więcej światła do rozumienia Słowa Bożego, myśli Bożych po naszym nawróceniu. Später sagt der Herr in dem gleichen Evangelium. Później mówi Pan Jezus w tej samej Ewangelii. Wer meinen Willen tun will. Ten, kto chce czynić wolę moją. Nicht wissen will. Nie, kto chce wiedzieć, jaka jest moja wola, kto chce ją czynić. Wer meinen Willen tun will. Kto chce ją czynić. Der wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Ten pozna, czy moja nauka jest z Boga. Mit Freuden denke ich noch an die Zeit, als unser Bruder Heiko lebte. Z radością myślę o czasie, gdy żył jeszcze nasz brat Heiko. Und wie oft hat er gesagt? Jakże często on mówił o tym. Gehorsam kommt vor geistlicher Einsicht. Posłuszeństwo poprzedza duchowy wgląd. Erst die absolute Bereitschaft zum aufrichtigen Gehorsam. Po pierwsze, absolutna gotowość do posłuszeństwa szczerego. Und danach Licht über Gottes Gedanken. A później Bóg wynagradza to światłem na temat swoich myśli. Gehorsam kommt vor Licht. A więc posłuszeństwo poprzedza światło. Und Gehorsam kommt vor geistlicher Kraft. I jednocześnie posłuszeństwo poprzedza duchową moc, której Bóg udziela. Das ist übrigens auch für die Kindererziehung ein wichtiges Prinzip. To jest bardzo ważna zasada, która również tyczy się wychowania dzieci dla nas. Verzeiht diese kleine Nebenbemerkung. Wybaczcie mi tą poboczną uwagę. Was ist das wichtigste Prinzip in der Erziehung unserer Kinder? Co jest najważniejszą zasadą w wychowaniu naszych dzieci? Zwei Dinge. Dwie rzeczy. Erstens. Po pierwsze, mit Liebe und Festigkeit ihren eigenen Willen brechen. Z miłością, ale jednocześnie stanowczością łamać ich własną wolę. Und zweitens, drugie, sie zum freudigen Gehorsam zu erziehen. Wychowywać je ku radosnemu posłuszeństwu. Kommt und ihr werdet sehen. Przyjdźcie i będziecie widzieć. Das gilt auch für unsere Kinder. To również jest ważne w stosunku do wychowania naszych dzieci. Und wenn unsere Kinder nicht gelernt haben, ihren Eltern zu gehorchen, die sie sehen können mit ihren leiblichen Augen. Jeżeli nasze dzieci nie nauczą się być posłuszne swoim rodzicom, których mogą oglądać swoimi fizycznymi oczyma. Dann werden sie unmöglich Gott gehorchen können, den sie nicht sehen können. To jest to rzeczą niemożliwą, by były w przyszłości posłuszne Bogu, którego nie można widzieć. Deswegen, ihr lieben jungen Eltern. I dlatego, młodzi, umiłowani rodzice. Auch für euch möchte ich dieses Wort in eure Herzen brennen. Także i niech to słowo zapłonie w waszych sercach. Kommt und ihr werdet sehen.
Pójdźcie, a będziecie widzieć. Nicht unendlich lange Diskussionen, bis dem Kind endlich klar ist, was der Wille der Eltern ist. Nie przez długie dyskusje, aż dziecko naraz pojmie, co chciał ojciec albo matka. Das sagt die moderne Pädagogik. Tak mówi nowoczesna pedagogika. Gottes Wort bleibt. Słowo Boże pozostaje. Kommt. Chodźcie. Und ihr werdet sehen. I będziecie widzieć. An der zweite Stelle. Drugie miejsce. Aus Kapitel 2. Z drugiego rozdziału. Vers 4. Wiersz czwarty. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Bruder, wie lange seid ihr zusammen? Bis ungefähr 1 Uhr? 12 Uhr? 12 Uhr. Wir kennen sehr gut diese Begebenheit der Hochzeit zu Kana. Znamy bardzo dobrze to, co jest opisane w Biblii jako wesele w Kanie. An der auch der Herr Jesus und seine Jünger eingeladen waren. Na które został zaproszony również Pan Jezus ze swoimi uczniami. So, wir müssen jetzt kurz und konkret uns auf die Frage konzentrieren. Dlatego możemy teraz krótko i konkretnie skoncentrować się na tym samym pytaniu. Auch seine eigene Mutter war dabei. Również jego własna matka była obecna tam. Und als der Wein ausging, sprach sie zu ihm. I gdy skończyło się wino, ona do niego powiedziała: Sie haben keinen Wein. Wina nie mają. Wollte sie ihn dazu animieren, jetzt seine göttliche Macht zu gebrauchen? Chciała go do tego w pewnym sensie nakłonić, aby użył swojej Bożej mocy. Aber was auch immer ihr Motiv war, das zu ihm zu sagen. Cokolwiek było jej motywem, by mu to powiedzieć. Für den Herrn Jesus galt ein wichtiges Prinzip. Dla Pana Jezusa tak czy inaczej istniała jedna bardzo ważna zasada. Er sprach kein Wort, ohne dass er nicht den Auftrag von seinem Vater im Himmel hatte. On nie mówił żadnego słowa bez zadania, które zostało mu zlecone od Ojca. Er tat kein Werk, ohne dass er nicht den Auftrag von seinem Vater im Himmel hatte. On nie czynił niczego, co by nie odpowiadało zleceniom, które otrzymywał od swego Ojca. Und er ging keinen Weg, ohne dass er nicht einen konkreten Auftrag von seinem Vater im Himmel hatte. A jego noga nie wstępowała nigdy na żadną drogę, jeżeli nie została mu wskazana przez zlecenie od Ojca. Und wenn es seine Mutter, seine eigene Mutter war. I jeżeli nawet jego matka to była tutaj, jego własna matka. Wo natürliche Familienbeziehungen im Spiel sind. Gdzie są zawsze zaangażowane naturalne relacje rodzinne. Vielleicht enge und herzliche Beziehungen. Być może nawet bardzo serdeczne relacje. Ich zweifle nicht daran, dass es so war zwischen dem Herrn und seiner Mutter. Nie wątpię, że tak właśnie było między Panem Jezusem a jego mamą. Und am meisten von seiner Seite aus gegenüber seiner Mutter natürlich. I naturalnie, że po pierwsze z jego strony w stosunku do jego matki. Er liebte sie völlig. On ją miłował całkowitą miłością. Und als zwölfjähriger Knabe zeigt die Schrift uns eine Begebenheit. A Słowo Boże donosi nam, że jako dwunastoletni chłopiec. Und die doch ganz deutlich macht, wie sein Leben in der Kindheit prinzipiell gewesen ist. Które nam pokazuje, jak jego życie co do zasady przebiegało w jego dzieciństwie. Die Schrift sagt einfach, Słowo Boże mówi nam po prostu, er ging mit ihnen hinab nach Nazareth, że on szedł z nimi do Nazaretu und war ihnen untertan. I był im uległy. Aber zuvor hat er diese wunderbaren und wichtigen Worte gesprochen zu seinen eigenen Eltern. Ale zanim te ważne i wspaniałe słowa wypowiedział do swoich rodziców, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Czy nie wiecie, czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest ojca mego? Und wir wissen, was das bedeutet. Wiemy, co to znaczy. Wusstet ihr nicht, dass ich beschäftigt sein muss mit den Angelegenheiten meines Vaters im Himmel? Czy nie wiedzieliście, że muszę być zajęty sprawami mojego ojca, który jest w niebie? Von da kommen meine Impulse. Stamtąd wypływają wszystkie impulsy do mego działania. Welche Lektion dürfen wir aus dieser Stelle für uns lernen? Jakiej lekcji możemy nauczyć się dla nas stąd? Auch Familienbeziehungen. Także i relacje rodzinne. Sie dürfen uns nicht beeinflussen, wenn es darum geht, den Willen des Herrn zu erfragen und zu tun. Nie mogą brać góry w swoich wpływach nad sprawą posłuszeństwa wobec woli Bożej. Aber wie oft ist es geschehen? Ale niestety, jak często się to dzieje, dass Männer von ihren Frauen, że mężowie
ze strony swoich żon, das Frauen von ihren Männern, albo żony ze strony swoich mężów, das Kinder von ihren Eltern, a może dzieci ze strony swoich rodziców, oder Eltern sich von ihren Kindern beeinflussen lassen haben, albo nawet rodzice dają się sterować przez wolę swoich dzieci, eine Entscheidung zu treffen, by podjąć decyzję. Eine Entscheidung, die nicht nach dem Willen des Herrn war. Decyzję, która nie była zgodna z wolą Bożą. In Deutschland haben wir dieses Sprichwort: Blut ist dicker als Wasser. Was? Blut ist dicker als Wasser und damit meint man die natürlichen Beziehungen sind stärker als. W niemieckim języku mamy takie powiedzenie, że krew jest gęstsza niż woda i ono ma nam powiedzieć, że naturalne relacje rodzinne, one przewyższają to, co jest od Boga. Der Herr Jesus antwortet mit Ruhe seiner eigenen Mutter. Pan Jezus odpowiada tutaj w spokoju swojej matce. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Czego chcesz ode mnie, niewiasto, według naszego tłumaczenia? Lass uns auch diese Frage tief in unser Herz nehmen. Niech to pytanie również głęboko przeniknie nasze serca. Ich möchte eine Stelle aus Matthäus dazu lesen. Chciałbym do tego przeczytać jedno miejsce z Ewangelii Mateusza. Kapitel 10. Z 10 rozdziału. Und wir verstehen, dass der Herr das zu uns sagt, nicht zu euch. Rozumiemy to, że Pan mówi to do nas, nie do was. Auch zu mir. Także do mnie. Vers 37. Wiersz 37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Natürlich lag in dieser Frage des Herrn an seine Mutter eine gewisse Korrektur. Naturalnie w tym pytaniu skierowanym przez Pana Jezusa do swojej matki leżała pewna korekta. Und dann lernen wir auch ein wichtiges Prinzip. I w tym uczymy się również bardzo ważnej zasady. Wir alle, die seine Jünger, my wszyscy jego uczniowie, die ihm ihr Leben und ihr Herz und ihre Zuneigung geben, którzy powierzyli mu swoje życie, swoje wszystkie skłonności, und sie natürlich den tiefen Wunsch haben, seinen Willen zu tun und ihm Freude zu machen in unserem ganzen Leben. I którzy naturalnie mają teraz życzenie, by jemu służyć i radować go swoim życiem, wir haben doch noch das Fleisch in uns, to jednak mamy cały czas to, co nazywamy starym człowiekiem czy ciałem. Die alte sündige Natur, tą starą, niepoprawną i grzeszną naturę. Und von den drei Feinden, die mit denen wir es zu tun haben als Christen, i mamy do czynienia z tymi trzema wrogami jako chrześcijanie. Tragen wir einen Feind immer mit uns herum, unser Fleisch bei uns. Jeden z tych wrogów trzech jest cały czas w nas. To jest nasza własna cielesna natura. Und deswegen bedürfen wir jeden Tag auch der Korrektur. Z tego powodu właśnie każdego dnia potrzebujemy korygującego słowa Pana. Der Ausrichtung unserer Gedanken neu auf ihn. Po to, by ono ukierunkowało nasze myśli na nowo według jego woli. Der Erleuchtung und Orientierung unserer Gewissen für seinen Willen. By nasze sumienia zostały oświecone i zorientowane na wykonywanie jego woli. Und wollen wir uns nicht gerne von unserem Herrn korrigieren lassen. Dlatego chciejmy się chętnie poddawać wszelkim korygującym słowom Pana. Jeden Tag. Każdego dnia. Dass wir mit offenem Herzen sein Wort lesen. Abyśmy czytali z otwartym sercem jego słowo. Und das, was wir gelesen haben, von ihm persönlich annehmen. A to, co czytamy, byśmy odbierali od niego osobiście, z jego ręki. Und im Gebet mit ihm besprechen. A w modlitwie byśmy o tym z nim rozmawiali. Junge Leute. Młodzi ludzie. Wenn ihr so die Bibel lest, jeżeli w ten sposób będziecie czytać słowo Boże. Indem ihr zuerst den Herrn fragt. Gdy będziecie najpierw pytać Pana. Diese zwei großen Fragen, die Paulus den Herrn gestellt hat bei seiner Bekehrung. Te dwa wielkie pytania, jakie Paweł niegdyś zadał Panu Jezusowi w czasie swojego nawrócenia. Erstens. Po pierwsze. Wer bist du, Herr? Kim jesteś, Panie? Dann werdet ihr ihn finden im Wort Gottes. Znajdziecie go w słowie. Znajdziecie odpowiedź na nie. Und schon auf der Konferenz hat der Herr uns gestern diesen Hinweis gegeben. A już wczoraj w czasie rozważań konferencyjnych Pan dał nam tę wskazówkę. Leg doch einen Zettel neben die Bibel, haben wir gehört. Słyszeliśmy o tym. Połóżcie sobie kartkę obok Biblii. Und immer wenn ihr das Wort Gottes lest und die Person des Herrn Jesus sucht im Wort. I zawsze jeżeli czytacie słowo Boże i szukacie osoby Pana Jezusa,
Dann schreibt auf, Vers für Vers. Zaznaczcie wiersz po wierszu. Wo ihr ihn gefunden habt? Gdzie go znaleźliście? Und wie ihr ihn gefunden habt? Jak go znaleźliście? Und dann hat Paulus noch eine Frage gehabt. Ale Paweł zadał jeszcze jedno pytanie. Eine wichtige Frage für unser Leben. Ważne pytanie dla naszego życia. Herr, Panie, was willst du, dass ich tun soll? Co chcesz, abym czynił? Und noch einmal. Jeszcze raz. Auch Paulus, dieser intelligente Mensch, hat nicht gefragt, Herr, was willst du, dass ich wissen soll? Także i Paweł, ten inteligentny człowiek, nie zapytał, Panie, co chcesz, abym wiedział? Nein, Herr, nie. Zeig mir, was ich tun soll. Nie. Pokaż mi, Panie, co mam czynić. Und wenn wir so mit diesen offenen Herzen und Fragen das Wort Gottes lesen. Jeżeli w taki sposób, z otwartym sumieniem i sercem, czytamy Słowo Boże, dann wird der Herr Jesus uns konkrete Antworten geben. To Pan będzie dawał nam konkretne odpowiedzi. Ganz persönlich. Całkiem osobiście. Eine dritte Stelle aus dem sechsten Kapitel. Trzecie miejsce chciałem odczytać z szóstego rozdziału. Fragen des Sohnes Gottes. Pytania Syna Bożego. Zuerst in Vers 61 diese Frage. Najpierw pytanie w wierszu 61. Komplett Vers 61. A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im, to was gorszy? Und später, następnie Vers 67. Wiersz 67. Wtedy Jezus rzekł do 12. Czy i wy chcecie odejść? In Vers 61 fragte Herr Jesus diese Jünger, die entschlossen waren, wegzugehen. W 61 wierszu Pan Jezus zwraca się z pytaniem do uczniów, którzy w swoich sercach postanowiliby odejść. Ärgert euch dies? Gorszy was to? Ärgern euch meine Worte? Gorszą was moje słowa. Das, was ich jetzt zu euch konkret gesprochen habe, to, co teraz konkretnie do was mówiłem, eine erforschende Frage für mein Herz, to pytanie, które głęboko, głęboko bada moje serce. In den Versen vorher hatte er davon gesprochen, dass er das lebendige Brot ist, das aus dem Himmel gekommen ist. W wierszach poprzedzających to pytanie Pan Jezus mówił o tym, że jest żywym chlebem, który stąpił z nieba. Und dass nur der, der sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, ewiges Leben erhalten kann. I tylko ten, kto je jego ciało i pije jego krew, może otrzymać życie wieczne. Und das hatte diese Juden, diese Volksmenge geärgert. I to słowo gorszyło tych Żydów, tych, którzy byli w tłumie. Aber wir wollen diese Frage prinzipiell stellen. Ale my chcemy to pytanie postawić zasadniczo do nas wszystkich. Nein, er will diese Frage prinzipiell an mein Herz richten. On raczej, on chce to pytanie skierować do mojego serca. Und er fragt mich mit Liebe. I pyta mnie z miłością. Und er schaut damit in meine Augen. I patrzy mi prosto w oczy. Wenn ich dir etwas sage, gdy mówię tobie coś, ärgert dich, was ich zu dir rede? Gorszy cię to, co mówię do ciebie. Nimmst du meine Worte freudig auf? Przyjmujesz moje słowa z radością? Mit verlangendem Herzen. Z sercem, które pragnie je czynić. So wie Paulus das tat. Tak jak to czynił Paweł. Herr, wer bist du? Panie, kim jesteś? Ich möchte dich mehr kennenlernen. Ja chcę ciebie więcej poznać. Mehr Licht über deine herrliche Person. Mieć więcej światła co poznania twojej cudownej osoby. Mehr Licht über deine Worte. Mieć więcej światła do zrozumienia twoich słów. Mehr Licht über deine wunderbaren Taten. Więcej światła do twoich cudownych czynów. Und mehr Licht über deinen Willen für mein Leben, dass ich ihn tue. I więcej światła na twoją wolę, by ją wykonywać w moim życiu. Von jetzt an gingen viele seiner Jünger zurück. Od tej pory wielu z jego uczniów zawróciło, już z nim nie chodziło. Der Herr blieb mit den Zwölfen zurück. A Pan Jezus został z dwunastoma. Und man hat den Eindruck, dass der Herr und die zwölf diese Jünger weggehen sehen. I można mieć takie wrażenie, czytając to, że Pan Jezus i tych dwunastu widziało i obserwowali, jak odchodzi ta grupa uczniów, którzy zawrócili. Jünger, das sind Nachfolger.
Uczniowie to są ci, którzy idą za nim. Eine Zeit lang waren diese Jünger Jesus nachgefolgt. Pewien czas ci uczniowie, którzy odeszli, szli za Panem. Und dann? A potem? Gingen sie zurück. Potem zawrócili. Ich stell mir vor, dass der Herr mit seinen Zwölfen sie weggehen sieht. Wyobrażam sobie, że Pan Jezus widzi, jak ta grupa ludzi po prostu odchodzi. Da hinten gehen sie hin. Oni idą z powrotem. Weg von dem Herrn Jesus. Z dala od Pana Jezusa. Und wendet sich mit einer Frage der Liebe an die Zwölf, die noch bei ihm stehen. I wtedy on zwraca się z pytaniem pełnym miłości do tych, którzy przy nim pozostali. Wollt ihr etwa auch weggehen? Czy i wy też chcecie odejść? Willst du etwa auch weggehen? Czy ty chcesz też odejść? Auch du vielleicht? Też i ty? Von mir weggehen? Ode mnie chcesz odejść? Das war damals eine aktuelle Frage für diese zwölf. Wtedy było to bardzo aktualnym pytaniem skierowanym do tych dwunastu. Aber jetzt in diesem Moment eine Frage für mich. Ale teraz jest to pytanie do mnie. Was will ich ihm auf diese Frage antworten? Co chcę odpowiedzieć na to pytanie? Und jede Frage, die mich stellt, i każde pytanie, które on stawia, wartet auf eine Antwort. Gdy on mi je stawia, to czeka, że dam mu odpowiedź. Nicht auf eine ausweichende Antwort. Nie wymijającą odpowiedź. Auf eine konkrete Antwort. Na konkretne pytanie. Und auf eine aufrichtige Antwort. Przepraszam, czeka na konkretną odpowiedź i na szczerą odpowiedź. Was soll ich jetzt dem Herrn antworten? Co mam odpowiedzieć Panu? Was willst du jetzt antworten? Co ty byś odpowiedział, czy odpowiedziała Panu? Jung oder alt? Czy, co, nie, nieważne, czy jesteś młodą, czy starą osobą? Bruder oder Schwester? Siostrą, czy bratem? Willst du etwa auch weggehen? Czy chcesz odejść? Wartet auf diese Antwort, die Petrus gegeben hat. On czeka na tą odpowiedź, którą dał Piotr. Keine Frage. Nie ma żadnej wątpliwości, była to Herr, zu wem sollen wir gehen? Panie, do kogoż pójdziemy? Du hast Worte ewigen Lebens. Ty masz słowa żywota wiecznego. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś świętym Bożym. Und welche Freude muss es für sein Herz sein, wenn du ihm neu heute diese Antwort gibst? Jakąż musi to być radością dla Pana Jezusa, gdy taką odpowiedź mu dzisiaj dajesz. Herr, Panie, zu wem sollen wir gehen? Zu wem soll ich gehen? Do kogo mam iść? Du hast Worte ewigen Lebens. Ty masz słowa żywota wiecznego. Und du bist der Heilige Gottes. I ty jesteś tym świętym Bożym. Und du bist noch vieles, vieles mehr, wie dein Wort mir zeigt. I jesteś jeszcze wiele, wiele więcej niż Twoje słowo mi pokazuje. Herr, ich bitte dich aufs Neue. Panie, ja Ciebie na nowo o to proszę. Bleib du bei mir, ganz praktisch heute und hier. Pozostań przy mnie w całkowicie praktyczny sposób, teraz i tutaj. Und ich bei dir. A ja przy Tobie. Nach Kapitel 11. Rozdział 11. Hier steht der Martha gegenüber. Tutaj Pan Jezus stoi przed Martą. Nachdem ihr Bruder gestorben war. Gdy umarł jej brat Łazarz. Und wir lesen die Verse 25 und 26. Dwa wiersze przeczytamy, 25 i 26. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Die konkrete Frage lautet, konkretne pytanie Pana Jezusa brzmi: Glaubst du dies? Wierzysz w to? Herr Jesus hatte eine Mitteilung, eine Botschaft gemacht an Martha. Pan Jezus przekazał pewne poselstwo Marcie. Und er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Powiedział jej coś absolutnie ważnego. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Kto we mnie wierzy, będzie żyć, nawet jeśli umrze. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.
A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze aż po wieczność. Eine wunderbare Botschaft. Cudowne poselstwo. Und die konkrete Frage ist dann, a konkretne pytanie damals an Martha, wtedy skierowane do Marty und jetzt an mich, a teraz do mnie. Glaube ich das, was der Herr Jesus sagt? Czy wierzę rzeczywiście w to, co mówi Pan Jezus? Habe ich wirklich in meinem Herzen noch dieses einfältige Glaubensvertrauen zu ihm? Czy rzeczywiście w moim sercu posiadam to tą połączoną z prostotą przyjmowania wiarę? Dass ich nicht nur diese wunderbare Wahrheit der Auferstehung, von der jetzt sprach, że nie tylko tę prawdę o zmartwychwstaniu, o którym on teraz mówił, mogę przyjąć, aber dass ich jedes Wort in seinem Wort glaube. Ale że będę w stanie wierzyć każdemu słowu, które on mówi w swoim słowie. Ohne irgend zu zweifeln. Bez wątpienia. Eine herzerforschende Frage für mich. To jest również pytanie, które głęboko bada moje serce. Manche ungläubige Menschen und Bibelkritiker wollen zum Beispiel nicht die Wunder des Herrn Jesus glauben. Wielu ludzi, którzy bada Słowo Boże i krytyków biblijnych, podważa w różny sposób na przykład cuda, które czynił Pan Jezus. Nie chcą im wierzyć. Natürlich sind wir völlig davon überzeugt, dass es genauso gewesen ist, wie der Herr gesagt und geschrieben hat. Oczywiście, że jesteśmy przekonani o tym, że dokładnie tak było, jak jest napisane. Und wenn wir an Jona im Alten Testament denken, i gdy myślimy o Jonaszu w Starym Testamencie, der von diesem großen Fisch verschlungen wurde, który został połknięty przez tę wielką rybę, dann habe ich einen Bruder sagen hören, to słyszałem kiedyś brata, który mówił, wenn die Schrift mir gesagt hätte, dass Jona den Fisch verschlungen hat, hätte ich das auch geglaubt. Gdyby Słowo Boże mi mówiło, że Jonasz połknął wielką rybę, też bym w to wierzył. Wohlgemerkt, wenn die Schrift das gesagt hätte. Gdyby Słowo tak mówiło. Das ist einfältiger Glaube. To jest wiara z prostotą. Die Frage an mein Herz ist einfach. A pytanie, które kieruje się do mojego serca? Glaube ich kindlich einfältig das, was der Herr in seinem Wort mir sagt, was es auch ist. Czy będąc dojrzałym człowiekiem, wierzę z dziecięcą prostotą w to, co mówi mi Słowo Boże? Etwas weiter in diesem Kapitel. Trochę dalej w tym rozdziale. Spricht er noch einmal zu Martha. Pan Jezus mówi jeszcze raz do Marty. Vers 40. 40 wiersz. Rzekł jej Jezus: czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Das ist eine Frage. To jest pytanie. Aber auch eine Ermunterung und Ermahnung an Martha und an uns. Ale połączone jednocześnie z zachętą i napomnieniem do Marty, ale również i do nas. Wenn du glauben würdest, gdybyś uwierzyła, was ich sage, co ja mówię, in meinem Wort, w moim słowie, przepraszam, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. To będziesz oglądać chwałę Bożą. Was für ein wunderbarer Schlüssel zum Verständnis des Wortes Gottes. Cóż za cudowny klucz jest ukryty w tych słowach do rozumienia Słowa Bożego. Bereitschaft zum Gehorchen auf die Stimme, das zu tun, was Gott mir sagt im Wort. Gotowość, by być posłusznym i słuchać tego, co Słowo Boże mówi mi. Verbunden mit Glauben. Połączona z wiarą. Glaubensgehorsam. Jest to posłuszeństwo wiary. Der Schlüssel zum Verständnis des Wortes. Jest to kluczem do rozumienia słowa. Lass uns weitergehen. Przejdziemy dalej. Nach Kapitel 20. Do rozdziału 20. Ja, vielleicht noch aus Kapitel 18. 20. Może jeszcze przeczytamy najpierw z rozdziału 18. Vers 4 und Vers 7. Wiersz 4 oraz 7. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co na nie przyjść miało, wyszedł i zapytał ich: kogo szukacie? Siódmy wiersz, gdy ich znowu zapytał: kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Der Herr Jesus war von dem Obersaal in Jerusalem durch das Kidron-Tal hinauf auf den Ölberg gegangen. Pan Jezus, gdy wyszedł z tej górnej sali w Jerozolimie, przeszedł przez dolinę
Cedron i udał się do ogrodu oliwnego. Przez potok. Potok, dolinę po tego potoku, Cedron. In diesen Garten Getsemane. Do ogrodu Getsemane. Es war inzwischen dunkel geworden. W międzyczasie zrobiło się ciemno. Johannes 13 sagt, Nacht geworden. 13 rozdział Jana mówi, była noc. In Johannes wird uns nicht das ringende Gebet des Herrn Jesus berichtet. W Ewangelii Jana nie jest nam opisana ta najgłębsza, pełna duchowej walki modlitwa Pana Jezusa. In völliger Übereinstimmung mit dem Charakter des Evangeliums. Jest to związane z pełnym, w pełni z charakterem tej Ewangelii. Aber hier sehen wir, wie der Herr Jesus seinen Feinden entgegengeht. Ale tutaj widzimy, jak Pan Jezus wychodzi wobec swoich wrogów. Und es scheinen einige hundert gewesen zu sein. I wydaje się, że była to duża liczba, 100, więcej. Die gekommen waren mit Leuchten und Fackeln und Waffen, um ihn zu greifen. Którzy przyszli z pochodniami i z orężem. Und das Erschütternde ist, dass Judas sie anführte. I to, co było rzeczywiście wstrząsające, to to, że przywodził im Judasz. Er, der einer von den Zwölfen war. Ten jeden z dwunastu. Er geht ihnen in der ganzen Autorität seiner Person entgegen. Pan Jezus wychodzi w całym autorytecie swojej osoby naprzeciw tej grupy. Und der Herr fragt seine Feinde. I pyta swych wrogów. Wen sucht ihr? Kogo szukacie? Sie sagten Jesus den Nazaräer. Oni odpowiadają Jezusa Nazarejczyka. Wir kennen seine Antwort. My znamy jego odpowiedź. Er sagt, ich bin's. On mówi, jam jest. Ich bin, der ich bin. Boże imię. Jestem, którym jest. Der ewige. Wieczny. Und seine Feinde weichen zurück vor seinem Wort und fallen zu Boden. A jego wrogowie ustępują pod mocą jego słowa i padają przed nim. Sie fallen nicht nach vorne, was normal wäre. Oni musieliby do przodu upaść, byłoby to normalne. Sie weichen zurück und fallen zu Boden. Ale jest napisane, oni cofnęli się i upadli. Vor der Kraft seines Wortes und seines Namens. Przed mocą jego słowa i jego imienia. Und damit zeigt der Herr Jesus seine Allmacht. Pan Jezus pokazuje tutaj, odsłania na krótko swoją wszechmoc. Die Ergebnisse des ersten Ich Bins sind die Zeichen seiner Allmacht. To te rzeczy, które były konsekwencją wypowiedzenia pierwszego jam jest, pokazywały jego wszechmoc. Aber in Vers 7 wiederholt er seine Frage. Ale w siódmym wierszu on powtarza swoje pytanie. Wortwörtlich. Dosłownie. Ich bin nicht sicher, ob sie noch auf dem Boden liegen oder aufgestanden sind. Ja nie jestem pewien, czy gdy je słyszeli, to jeszcze byli na ziemi, czy już wstali. Aber fragt sie wieder. Ale on je pyta ponownie. Wen sucht ihr? Kogo szukacie? Jezus der Nazareja. Jezusa Nazareńskiego odpowiadają. Und dann hören wir seine wunderbaren Worte, die der gute Hirte sagt. I teraz słyszymy jego cudowne słowa, słowa dobrego pasterza. Wieder nennt er seinen Namen. Znowu on mówi swoje imię. Und er fügt hinzu. Ale dodaje coś. Wenn er nun mich sucht, lass diese gehen. Jeżeli mnie szukacie, to tym moim pozwólcie odejść. Und so wie es immer getan hat in der Nachfolge der Jünger hinter dem Herrn her. I tak jak zawsze so wie der Herr für seine Jünger immer eingestanden ist, sie beschützt hat. Tak jak Pan Jezus zawsze chronił swoich uczniów będąc z nimi. So stellt er sich zwischen die Jünger und seine Feinde. To tak i teraz w sposób szczególny stanął pomiędzy wrogami swoimi a swymi uczniami. Welche Worte der Liebe. Jakież pełne miłości są te słowa. Wenn ihr mich sucht, lasst diese gehen. Jeżeli mnie szukacie, to tych zostawcie. Wir gehen weiter. Nach Kapitel 20. Idziemy dalej do 20 rozdziału. Vers 15. Wiersz 15. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Es ist der erste Tag einer neuen Woche.
Jest to pierwszy dzień nowego tygodnia. Der Herr ist wirklich auferstanden. Pan Jezus naprawdę rzeczywiście zmartwychwstał. Und Maria war zum Grab gegangen, um ihn zu suchen, um zu finden und zu holen. Pan Jezus, a Maria poszła do grobu, żeby go szukać, znaleźć i żeby go wziąć. Maria Magdalena liebte den Herrn über alles. Maria Magdalena miłowała Pana Jezusa ponad wszystko. Sie hatte nicht diese tiefe Einsicht in seine Gedanken wie Maria von Bethanien. Ona nie miała tak wielkiego wglądu w jego myśli jak Maria z Betanii. Aber eine brennende Liebe zu ihrem Herrn und Heiland. Ale miała płonącą miłość do swego Pana i Zbawiciela. Und sie wollte ihn haben. Chciała go mieć. Tot oder lebendig. Obojętne, żywego czy umarłego. Und so kommt sie zum Grab. I tak z takim nastawieniem przyszła do grobu. Um bei ihm zu sein. Aby być przy nim. Enttäuscht findet sie das leere Grab. Bardzo rozczarowana zastała pusty grób. Und die Jünger, die ebenfalls den Herrn suchten, gingen nach ihrer Inspektion wieder heim. A uczniowie, którzy również szukali Pana, gdy stwierdzili, że jest tak, jak jest, po prostu poszli z powrotem. Aber Maria blieb noch bei dem Grab stehen. Ale Maria nie odeszła, ona pozostała przy grobie. Und dann kommt er selbst zu ihr, ohne dass sie ihn sofort erkennt. I teraz Pan przychodzi do niej w taki sposób, że ona nie mogła go z jakichś przyczyn rozpoznać. Und nicht nur die Worte, die er spricht, sind wunderbar. Nie tylko słowa, jakie mówi, są cudowne. Ich möchte gerne die Stimme gehört haben, mit der er diese Worte gesprochen hat. Chciałbym chętnie usłyszeć ten głos, jakim on mówił do niej. Frau. Niewiasto. Was weinst du? Czemu płaczesz? Was ist der Grund deiner Trauer? Co jest powodem twoich łez? Wen suchst du? Kogo szukasz? Und er fragt auch hier nicht deswegen, weil er von ihr erfahren muss, was sie in ihrem Herzen ist. Er weiß es völlig. On znowu nie pyta po to, żeby dowiedzieć się rzeczywiście, co jest w jej sercu. On wie o tym dokładnie. Aber mit dieser Frage will er ihr Herz aufschließen. Ale on, pytając, otwierać chce jej serce. Damit sie sich völlig ihm mitteilt. Aby całkowicie otworzyła się i powiedziała mu wszystko. Mit ihren Fragen. Aby przyszła do niego ze swoimi pytaniami. Mit ihrer Not. Ze swoją nędzą. Mit ihren Gefühlen. Ze swoimi uczuciami. Und mit ihrer Liebe. Ze swoją miłością. Und alles das liegt in ihrer Antwort. I wszystko to rzeczywiście objawia się w jej odpowiedzi. Was sagt sie? Co ona mówi? Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Und ich werde ihn wegholen. Panie, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Und dann kommt ein Wort aus seinem Mund. Wtedy z jego ust wychodzi słowo. Ein einziges Wort. Jedno niewielkie słowo. Maria. Mario. Und ich zweifle nicht, dass er dieses Wort oft zu ihr gesagt hat. Nie mam wątpliwości, że Pan Jezus często mówił do niej w ten und sposób. Und dass sie den Klang seiner Stimme hörte und kannte. I ona znała brzmienie jego słowa, gdy zwracał się do niej po imieniu. Frau, was weinst du? Niewiasto, czego szukasz? Wen suchst du? Kogo szukasz? Ist hier jemand, der auch in dieser tiefen Trauer ist wie Maria? Czy jest ktoś tutaj, co jest w tym głębokim smutku pogrążony, jak i Maria? Traurig aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zasmucony z bardzo różnych przyczyn. Vielleicht wie Martha und Maria in Kapitel 11 um den Verlust eines lieben Angehörigen. Może tak jak Marta i Maria w 11 rozdziale, które były złamane na sercu z powodu straty swojego brata. Oder traurig wegen einer finanziellen Not, die uns ausweglos scheint. A może z powodu jakiejś biedy finansowej, która wydaje nam się sytuacją bez wyjścia. Oder traurig wegen eines